I jestem już ze zwycięzcą dzisiejszej walki wieczoru, Paweł Trybson Trybała. No chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że zaskoczenia nie było. Tak jak obiecałem, słów na wiatr nie rzucam i powiedziałem, że zdążę zadać tak szybko ciosy, że nie zdąży klepać i nie klepał! Czyli można powiedzieć, że te techniki ćwiczone z twoim trenerem się na coś przydały, bo właśnie tak zaatakowałeś, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto tutaj zamyka komu usta. No nie zdążyłem zaatakować go w szczepionkę, żeby mu sparaliżować ręce, no ale udało się wykonać plan. Marcin leży, no i koniec. Rozumiem, że to już jest definitywny koniec, nie będzie żadnej mowy o jakichś rewanżach i pewnie ty też liczysz, że już się skończą wszelkie dyskusje w internecie, że Marcin też uszanuje to, że dzisiaj no, był gorszy. Wiesz co, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jestem lekko zawiedziony i dlatego niezadowolony w 100%, bo nie zdążyło się zrobić mu tyle krzywdy, ile chciałem za to wszystko, co na mnie gadał. Zbyt szybko to zostało przerwane. Planowałem zrobić dosiad i porozcinać mu trochę głowę, no nie wyszło to. No ale ważne, że walka zakończyła się sukcesem. Ale wydaje mi się, że ustanowiłeś nową miarę. Był jeden najman za czasów Mariusza Pudzianowskiego. Teraz nie wiem, czy to nie było dużo szybsze. Będzie teraz jeden Trybson? Mam nadzieję, że będzie pół najmana teraz. Nowa miara już przed nami. Czy taki był plan mniej więcej na tę walkę, jeśli chodzi o to sprowadzenie? Bo tak naprawdę tam chyba nie przyjąłeś ani jednego ciosu od Marcina Najmana. Wziąłeś nogi, położyłeś, zacząłeś uderzać. Połóż i dołóż. Tak wyglądała ta walka. Mógłbyś jeszcze raz, bo nie usłyszałem przez hałas. Mówiłem, że w sumie, czy taki był plan na ten pojedynek, że go chwycisz, przewrócisz i tam ubijesz, bo wyglądało to bardzo klarownie. No słuchajcie, 20 lat tego boksu Marcin Najman trenował, więc logistycznie MMA jest sportem dla myślących, więc taktyka była, żeby się nie wdawać tutaj w stójkę. No a Marcin Najman myśleć za dużo w tym sporcie nie potrafi, więc to tak się skończyła ta walka. Dużo lepiej dzisiaj myślący, lepiej je walczący, błyskawicznie wygrywający Paweł Trybson Trybała.